Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Chciałam Wam szybko przedstawić mniej więcej koszta, gdybyście wybierali się do Szwecji. Przede wszystkim chodzi o hotele, o przejazdy z Polski i o restauracje, kawiarnie. Jeżeli chodzi na przykład o wyjazd z Gdyni do Karlskrona, to samochód plus 3 osoby bez kabiny to wyszło około 800 zł. Na statku ceny są takie, że na przykład za 2 lata i cappuccino 45-22. Także wydaje mi się, że to nie było tragedii. Muffinka i gorąca czekolada 25 zł, jak na statek, i w ogóle w smaku było wszystko ok. Tu są paragony, które mam, żebyście uwierzyli mi na słowo. Jeżeli chodzi o jedzenie na statku, to sałatka plus dewolej z frytkami oraz burger. To był koszt 122 zł, bez żadnych akurat napoi, to około 126,75 po moim przeliczniku. Także no też 3 dania za 120 zł na statku też nie było tragedii. Również na statku można było zakupić sobie w strefie bezcłowej perfumy. Z tymi nie wiem do końca, czy trafiłam z ceną, ale mianowicie za te perfumy oraz Calvina Kleina Into You, za 3 takie małe buteleczki Bombay Shafir 3 oraz jedną by Lace'a zapłaciłam 250 zł, słuchajcie, także tak to wyglądało. Czy to się opłacało, czy nie? Mi się wydaje, że tak, no, 2 perfumy, 4 mini buteleczki alkoholu, wydaje mi się, że ok. Natomiast fajny deal zrobiliśmy na powrocie z Istad do Świnoujścia. Płynęliśmy sobie Krakowią, gdybyście po prostu tutaj myśleli, że troszeczkę ściemię. To tutaj właśnie na Polfer jest bilet, też kosztował auto plus 3 osoby około 800 zł, też bez kabiny. Warunki, przyznam szczerze, o wiele gorsze. Nie ma porównania do Stena Line, to już w ogóle kosmos tam jest. Tamten statek, jeżeli chcecie przejechać się prawdziwym, przepłynąć prawdziwym statkiem, to polecam. I na przykład za ten zestaw Lancome zapłaciłam 299, na stronie sprawdziłam, że ten zestaw kosztuje co najmniej około 400 zł. A tutaj perfumy męskie Armani Absolutely 480 kosztują, a te kosztowały 409. Także akurat tutaj może jakiegoś wielkiego dealu nie zrobiliśmy, ale zawsze, bo tam są strefy bezcłowe, są również słodycze, alkohole, można coś takiego kupić, ale musicie pamiętać, że jeżeli chodzi o wjazd do Szwecji, jeżeli kupicie coś na promie i będziecie mieli kontrolę, to tam zasady nie są ogólnie tak doprecyzowane i możecie ten alkohol mieć konfiskowany. Także no, to już zależy od Was, czy będziecie ryzykować, ale na statku informują o tym, także nie ma problemu, że ktoś Was naciągnie. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o prom, którym płynęliśmy z Danii do Szwecji, powrotny, to koszt około 300 zł, gdzie płynie się tylko 20 minut. I na przykład czekolada, ich taka Marabou orzechowa, 14 zł wychodziło za taką czekoladkę, dość dużą. Także przyznam szczerze, że no, też opłacało się ją jak dokupić. Jeżeli chodzi jeszcze o Krakowie, o ten statek właśnie tutaj powrotny przez do Świnoujścia, to na przykład za śniadanie zapłaciliśmy 51 zł. Tutaj macie, że twarożek 5 zł, bufet sałatkowy 3 zł, tak naprawdę 2 plasterki pomidora i 2 plasterki ogórka 3 zł. Masło jedno 3 zł, wiecie, takie malutkie masełko w tych takich pojemniczkach. I tutaj herbata 7 zł, kawa z mlekiem 12. 51 zł za śniadanie, takie lekkie, przyznam szczerze, bo nie najedliśmy się tym jakiś super wow, tylko po prostu kupiliśmy cokolwiek, bo wiecie, pewnie przez panej nocy, już opowiadałam, co się działo na statku, no chcieliśmy cokolwiek zjeść. Zresztą w Świnoujściu o 6 rano ciężko by było znaleźć, no około 7 się w sumie zebraliśmy ze statku, więc bo mieliśmy na ostatnim pokładzie akurat samochód,
który wpływa, gdzie trzeba zjechać 3 metry pod wodę, więc ciężko by było coś zjeść, więc zjedliśmy cokolwiek. Uważam, 51 zł, nie ma tragedii. Jeżeli chodzi jeszcze o Świnoujście, tak byłam, mam magnes, właśnie wróciliśmy. To na przykład, jeżeli chodzi o Świnoujście, to ceny na przykład tutaj... Polska żegluga w Krakowie. A 76,95 zapłaciliśmy za 3 te siedzenia. Za 3 siedzenia, słuchajcie. Natomiast byliśmy na obiedzie w Świnoujściu i na przykład zobaczcie, penny z kurczakiem 38 zł, piwo duże 14 zł, sok do piwa 2 zł, piwo Jack 14, sandacz 55 zł. Ogromny kawał sandacza plus frytki i surówka 55 zł. Razem za 3 osoby, za obiad, który no, zostawiliśmy, bo nie daliśmy rady tego zjeść, zapłaciliśmy 178 zł. Nie wierzcie w paragony z grozy. Jak na te czasy obiad dla 3 osób za 178 zł, w tym dwie ryby i to porcje mega, no to nie było drogo. Oczywiście no, trzeba natrafić na dobre miejsce, tak? Tutaj akurat macie bar Laguna w Świnoujściu. Także Świnoujście jest dość drogie, tam jest bardzo dużo Niemców, więc jeżeli tam są takie ceny, no to kochani, nie przesadzajmy. To mamy tutaj. Jeżeli chodzi o przelicznik, jak ja sobie przeliczałam te wszystkie ceny, to kochani, tutaj wymienialiśmy pieniążki. No to za duńskie korony płaciliśmy 57 groszy, a za SEK to są korony szwedzkie 39 groszy. I na przykład, jeżeli chodzi o... Zobaczcie, tutaj mamy z hotelu Paragon. To na przykład piwo, to pierwsze to jest piwo, 33 zł, 85 SEK. U nas 14, tak? No to mamy no, 20 zł więcej, ale pamiętajcie, że tam najniższa krajowa jest około 11 tysięcy, a u nas chyba 300 brutto czy coś takiego, zresztą sama nie wiem już. Natomiast tu macie tak, drink 48 zł mojito, briska to jest właśnie taki cydr 29 zł, 40 Jägermeistera 50 zł. Także jeżeli chodzi akurat o alkohole, to tak jak wspominałam we wcześniejszym odcinku, w barach one są droższe. No i tu wyszło 414 SEK. No to sami widzicie, że jest to taka niezła kwota. Ja sobie tylko szybciutko zobaczę, ile to 414. W ogóle widzicie ten podatek? 25% u nich jest na alkohol. 400, no widzicie, nie przeliczyłam tego, 413, to mamy 161 zł w sumie za piwo Jägermeistera, 80, cytr i drinka. No ale jeżeli chodzi o ceny hotelowe, to myślę, że u nas też moglibyśmy zapłacić w jakiejś super restauracji około. Także w Szwecji nie jest wcale, no jest drożej, tak? No może dla osoby, która zarabia najniższą krajową, no to może jest drogo, ale uważam, że też nie ma co przesadzać. I na przykład tutaj, słuchajcie kochani, jeżeli chodzi o obiad, to najdrożej zapłaciliśmy 726 SEK, to jest około 283 zł na nasze 3 osoby. W tym była sałatka z kurczakiem Cezar, która kosztowała 72 zł, piwo 31 zł, makaron 81 zł, Pepsi 15 zł jedna i pizza 67 zł. Taka nieduża. Także to był największy rachunek za jedzenie, jaki zapłaciliśmy. 300 prawie złotych, 726 sek. Także no, jakiejś tragedii nie ma. Ile wydaliśmy łącznie na wyjazd, to się dopiero okaże. Tutaj na przykład mamy paragon z hotelu w Kalmarze, w centrum miasta. W centrum, przy porcie, można było iść, zobaczyć sobie wszystko. I za hotel zapłaciliśmy 1755 sek, czyli to jest około 690 zł. W przeliczniku na te monety, które tutaj wymienialiśmy. Tam w większości płaci się kartą, tak jak wspominałam, także musicie o tym pamiętać. Więc jak za hotel, w którym, słuchajcie, muszę sobie przypomnieć, co było w tym hotelu. Znaczy w tym hotelu było śniadanie. W każdym hotelu było śniadanie. Śniadanie było bardzo obfite w formie bufetu szwedzkiego. Uważam, że to nie była duża cena. Natomiast patrzcie, tutaj mamy Malmo, bo byliśmy w Malmo.
I w Malmo, na przykład w Burger Kingu, za hamburgery, frytki, napoje zapłaciliśmy 136 zł dla naszej trójki. Natomiast za hotel z parkingiem, parking 78 zł, hotel 571,35, łącznie około 650 zł, słuchajcie, bo hotel wyszedł 1465 sek, ale mówiłam w odcinku, że musiałam się zapisać do takiego ich klubu, bo spaliśmy dwa razy w tym właśnie Skandiku. W Lundzie i w Malmo. Jeżeli chodzi właśnie o Malmo, to w centrum miasta super hotel, pokazywałam go Wam w odcinku, no to jeżeli za taki hotel z sauną, a ten drugi w Lundzie kosztował nas troszkę więcej, ale tam był również basen i też sauna, siłownia, śniadanie wliczone w cenę około 800 zł, no to naprawdę, no sorry, ale to nie są jakieś kolosalne ceny. U nas za hotel z basenem, sauną i śniadaniem też byśmy musieli, myślę, zapłacić, a tu było w Malmo, centrum miasta Szwecji, za takie pieniążki, no to nie było jakiejś tragedii. W hotelach również są zestawy do parzenia kawy, dają kawę, to jest jakaś ichniejsza kawa, cukier brązowy, biały, herbatka oraz takie śmieszne mleczko Arla. Więc tak jak właśnie tutaj wspominałam, jeżeli chodzi o te ceny, to nie ma jakiejś tragedii, jeżeli chcecie zwiedzić sobie na przykład, nie wiem, jechać gdzieś na 2-3 dni, no to macie 3 hotele, powiedzmy, bardzo fajne. No oczywiście musicie szukać tych cen, bo to nie jest tak, bo wejdziecie na Bookinga, też to o tym opowiadam i nagle ceny się zmieniają, ale powiedzmy, że 600 zł ze śniadaniami na 3 dni, to macie 1800 zł. No i przejazdy, tak, w jedną, drugą stronę, to macie około 800 zł, na przykład właśnie za przejazd w 3 osoby, no to już macie 3-400. No i plus, wiadomo, jakieś tam jedzonko, a przejazd też mostem nad Sundem kosztuje też około 300 zł w jedną stronę, także no są to niemałe pieniążki, ale naprawdę fajnie spędziliśmy intensywnie czas, ja generalnie padam, w związku z tym chciałam szybko nakręcić dla Was odcinek, żeby zrobić porządek z tymi rzeczami i paragonami, bo troszkę się uzbierało, specjalnie je zbierałam, żeby powiedzieć Wam o tym, jak to wygląda. Więc kochani, nie ma tragedii, naprawdę. Będą kolejne odcinki o innych rzeczach, o pamiątkach, ile kosztują i takie tam słodycze. Także czekajcie na nie. Hej, kapa.